Aktorka Agnieszka Fitkał-Perepeczko, 77 l. jest usatysfakcjonowana wynikami wyborów do europarlamentu. Podoba jej się, że Polacy dzięki wygranej PiSu są jeszcze bardziej podzieleni. Wybory do europarlamentu, które odbyły się 26 maja, okazały się rekordowe pod względem frekwencji. Głos oddało ponad 43% społeczeństwa. Czyli o blisko 20% więcej niż pięć lat wcześniej i prawie 18% więcej niż w 2009 roku. Wśród głosujących była także Agnieszka Fitka perpeczko która udział w wyborach, bez względu na przekonania i sympatie polityczne, uważa za obowiązek każdego człowieka. Reklama Jestem bardzo zadowolona z wyników, mówi aktorka agencji informacyjnej New i Festyle. Choć, wyniki wyborów podzieliły Polaków i doprowadziły do poważnego konfliktu, widocznego już w dniu głosowania, zdaniem Agnieszki Fitkał-Perepeczko. Dzięki temu nie jest nudno i w kraju coś się dzieje. W Australii, gdzie mieszkam od 1981 roku, tego nie ma, bo tam się mówi na przykład w dzienniku, że pająk ugryzł chłopca. Wszyscy się martwią, i to jest news mówi aktorka. Ona chce mocnych wrażeń i uważa, że życie pozbawione emocji jest nieciekawe. Co? Więcej, człowiek powinien doświadczać nie tylko emocji pozytywnych, ale przede wszystkim negatywnych, a więc złości. Zazdrości w stosunku do innych, stresów. Dzięki temu staje się bardziej kreatywny, a jego codzienne życie ma smak jakie małżeństwo byłoby idealne, gdyby żona czy mąż nie byłby zazdrosny o swoją partnerkę. To byłaby guma do życia, do niczego. Natomiast emocje mogą nas, naprowadzać na pewne pomysły, robią nasze życie bardzo kolorowym, uważa aktorka.